12 września podczas konferencji Rack OFF wszyscy będziemy obchodzić wspólnie 15 15-lecie Fundacji Rock and Roll Wygraj Życie. Czy po tych 15 latach Magda, założycielka Fundacji, byłaby dumna z jej działań? O tym także będę rozmawiała w dzisiejszym odcinku programu Po pierwsze pacjent z Jackiem Maciejewskim z Fundacji Rock and Roll. Wygraj Życie. Zapraszam. Cześć, Monika Rachtan, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Po pierwsze pacjent. 12 września w Warszawie odbędzie się konferencja RAK-OFF. Dlaczego chcemy powiedzieć rakowi spadaj? O tym dziś będę rozmawiała z Jackiem Maciejewskim z Fundacji and Roll. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, witam. Fundacja and Roll odchodzi 15-lecie w tym roku. Powiedz mi, czy to czas podsumowań, czy raczej czas nowych wyzwań dla was? Zawsze to jest czas nowych wyzwań. Nawet tak szczerze mówiąc, 15-lecie to jubileusz, 12 jubileusze nie bardzo pasują i właściwie nie, nie chcieliśmy nawet robić jakichś podsumowań specjalnych, więc nawet ta konferencja jest wymyślona bardziej tak, żeby trochę spożytkować to, co my wiemy o raku, o profilaktyce, o tej chorobie. I, w, no I zacząć rozmawiać o tym ze światem, bo nie robiliśmy nigdy konferencji, więc <głos> <głos> zrobimy teraz na 15-lecie. Patrząc na to, co zrobiliście przez te 15 lat, no to faktycznie dziwne, że akurat konferencja się nie odbyła, bo tych akcji, działań było naprawdę mnóstwo. Weszłam na waszą stronę internetową i tak sobie zaczęłam przeglądać właśnie mhm. te wszystkie wpisy miesiąc po miesiącu, rok po roku, ile tego jest. A powiedz mi, z jakiego projektu jesteś najbardziej zadowolony, który jest takim, którym. Chciałbyś się pochwalić światu? Ale zażywka. <śmiech> <śmiech> Trudne pytanie bez przygotowania. Jezu. Naprawdę, tak szczerze mówiąc, to jakbym robił krótką listę, to, to by było trudne. A jedne, jednego to chyba nie wybiorę, bo tych programów, wiesz, no, zaczęło się od takich programów, które potem nazwaliśmy artystyczno-terapeutyczne, bo w, tam po prostu chcieliśmy pokazać kobiety chore na raka, bo jak pracowaliśmy z Magdą Prokopowicz, to głównie chodziło o kobiety wtedy. Mm -hmm. I powstały projekty typu Piękno Łysek, ten Kalendarz Gwiazd i tak dalej. I one wszystkie cały czas są bardzo świeże. To znaczy to, no, do, dobrze się na to patrzy do tej pory i takie projekty, w których osoby chore na raka stają przed kamerą fotograficzną albo filmową i w, mają coś do odegrania siebie najczęściej. Ale, ale w jakiejś stylizacji na przykład, to się okazuje, że to jest bardzo terapeutyzująca rzecz, że jakby w sytuacji choroby nagle stają się czymś w rodzaju gwiazdy, osoby będącej w centrum zainteresowania. I my takich projektów w tej chwili robimy trochę mniej, może, ale cały czas one są ważne i są trochę częścią. Poszczególnych programów typu, nie wiem, cancer sutra na przykład, albo i po raku, nie? Tam to są takie moduły, powiedzmy. I to jest działanie, które być może my tego nie wymyśliliśmy, ale zauważyliśmy wartość w tym, e, w, taką terapeutyczną wartość w robieniu rzeczy artystycznych z osobami chorymi na raka. I zacząłem od tego, dlatego że od tego się e, jakby zaczęły pro, e, projekty rock'n'rolla. Ale potem się wydarzyło tyle z, nie wiem, z Daj Włosem, właśnie z programami Poraku, z po Kancer Sutra, z onkopłodnością ostatnią, że no, w, trudno by było powiedzieć, który jest najważniejszy, ten, który ja bym wybrał. I, no, chyba najdumniejszy to jestem z tego, że powstał Rock'n'Roll po prostu. No tak, i to bo, faktycznie bo, należą to się gratulować. Bo, bo to zrobiło różnicę jakby wtedy i robi różnicę w tej chwili. Myślę, że 15 lat temu nikt sobie nie wyobrażał, że może być dziewczyna, która choruje na raka, która jeszcze w trakcie tej choroby i w trakcie leczenia onkologicznego urodzi dziecko, która... Stanie głośno przed kamerą i o tym powie. Jak patrzysz na te czasy 15 lat temu, jak ta opieka onkologiczna wyglądała, jak my mówiliśmy o chorobie onkologicznej, jak ludzie wstydzili się tego, że mają raka, a jak patrzysz dzisiaj na ludzi, którzy chorują i na tą ich sytuację? Właśnie może nie, nie chodzi mi tutaj o medycynę, tylko wiesz o takie podejście społeczne, właśnie. Jeżeli to bardzo dobrze, że nie pytasz o medycynę, dlatego że ja wiem, że tam się dzieje wiele zmian, to jakby medycyna poszła do przodu, ale ten rol powstał po to, żeby zaopiekować to wszystko, co się dzieje dookoła medycyny. Nie? Bo medycyny są lekarze. My, my jesteśmy fundacją, organizacją pacjencką, która pomaga ludziom w sytuacji choroby. Nie? To znaczy, w, pomaga w tym, żeby zebrać pieniądze, żeby się psychicznie ogarnąć, życiowo, w trakcie choroby, żeby pomóc przejść przez raka przez ten, przez ten trudny czas i odnaleźć się po chorobie. Nie? No, i y, 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 y to są, i y, 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 y mam wrażenie, że tutaj udało nam się dużo zrobić w ciągu tych 15 lat, żeby o raku zaczęło się mówić w ogóle, żeby to nie był właśnie czy, problem czysto medyczny na przykład i żeby pacjenci, którzy nie chcą być postrzegani właśnie jako pacjenci, nie, właśnie nie powinienem był użyć tego słowa, bo chodzi o ludzi w, w procesie leczenia, w procesie zdrowienia. Tak naprawdę, y, ty i ja możemy być chorzy. Ale nie chcemy w momencie, w momencie dostania diagnozy, jestem chory na raka, być nazywani pacjentami literko. Jak jesteś dziennikarką, która ma swoje osiągnięcia, i ma, ma swoje plany, to dalej chcesz być dziennikarką, która ma swoje osiągnięcia i swoje plany, i nie chcesz, żeby cię nagle zredukowano do, do nazwania kimś, kto jest chory na raka. Nie? I e, e, wtedy te 15 lat temu, Magda Prokopowicz była jakby sama. Taką osobą, która właśnie to zauważyła, że wszyscy do niej nagle tylko o raku, nie? I, i chciała założyć organizację, która będzie pomagała ludziom właśnie w, w takiej sytuacji i, no, i, 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 tworzy, i będzie tworzyć warunki do tego, żeby można było mówić otwarcie, że ja, ja chciałabym porozmawiać z kimś o filmie albo jako o podróży, jako o książce, a niekoniecznie o tym, jak ja się dzisiaj czuję i jak tam po chemii albo. Tam, no. To, to też są tematy i o tym też chcemy rozmawiać, ale chodzi o to, żeby jakby poszerzyć spektrum, mm -hmm. nie, żeby, żeby, nie, żeby nie było tej, tego, tego redukowania do, do pozycji pacjenta. No i w, mam wrażenie, że ta właśnie to spektrum, ta przestrzeń się poszerzyła dzięki temu, co robi rock. And roll. Ludziom w Polsce, nie wiem jak jest na świecie, jak, jest, jak są postrzegane choroby nowotworowe na świecie, ale ludziom w Polsce rak dalej się kojarzy z wielkim dramatem, z umieraniem, ze śmierć, z chemioterapią, z wypadaniem włosów, z biegunkami, które trwają kilka tygodni, z wymiotami, z okropnym samopoczuciem. I wydaje mi się, że dlatego ludzie też tego raka, jeżeli u kogoś stwierdzono, no to. No, o co zapytać pacjenta onkologicznego. No wiesz, że mhm. twoja siostra była dwa dni temu w szpitalu w Narodowym Instytucie onkologii, dostała ciężką chemię, no to ty masz ją zapytać, jaką ona książkę przeczytała, i wiesz, i może to właśnie tu jest ten mhm. problem w, właśnie nie w głowie osób chorych, tylko bardziej w głowie osób zdrowych, że to my, kiedy w naszym otoczeniu pojawia się osoba, która jest w procesie leczenia, to my zaczynamy ją traktować jak jakiegoś odmieńca, który właśnie choruje na raka i tylko o tym chcemy z nim rozmawiać. I tak, tak sobie to trochę tłumaczę, że to my, musimy my zdrowi zmienić swoje podejście. No tak, to do, do dokładnie, dokładnie się łączy z tym, co powiedziałem wcześniej: że, że ta taka przestrzeń do. Um, Życiowa do pacjenta powinna być trochę poszerzona, co oznacza także poszerzenie takiej, takiej przestrzeni w głowie tych wszystkich, którzy mają z pacjentem cokolwiek wspólnego. Bo e, jeśli jest e, Cofamy się 15 lat wstecz. Nie? Jeśli e, mówimy o raku wyłącznie językiem medycznym i jak zapraszamy kogoś do rozmowy o raku, to jest to lekarz e, albo pacjent, który lubi mówić o swojej chorobie, to potem ludzie na zewnątrz widzą e, właśnie te wszystkie medyczne e, e, akcenty w, tym, e, w rozmowie o raku i starają się być tak samo. Wejść w to nie. Znaczy, Przygotowani. No, tak, tak. tak się mówi o raku. Tak się mówi o raku. 15 lat temu nie mówiło się o tym, że w, są grupy biegaczy górskich, którzy są chorzy na raka i robią, jakby trenują między swoimi chemiami po to, żeby realizować swoje pasje. Nie? To na przykład dzieje się w rock and roll też w programie Rolling. No to właśnie trochę o tym mówię, jakby, żeby pokazać, że, że tą wielowymiarowość bycia pacjentem, że to nie, że to nie jest tylko szpital, chemię i, i nie jest tak, że wszyscy muszą się nagle doktoryzować z choroby. Super jest, jak powiększają swoją wiedzę, bo to każdemu to się przyda, ale, ale to nie jest tak, że nagle wszyscy muszą mówić tylko o raku. Dlatego, że rozmawiają ze sobą mm -hmm. chorą na raka. Nie? Tym bardziej, że często jest tak, że nie wiemy, czy rozmawiamy z sobą chorą na raka, na jakiego, na jak bardzo i tak dalej. I też wiesz, myślę, że trochę to nic nie wnosi do tej rozmowy, bo jeżeli ktoś nie ma takiej wiedzy medycznej i merytorycznej na temat chorób nowotworowych, tak. to co mu po tym, żeby ktoś mu powie, że ma raka e, jelita w drugim stopniu zaawansowania z mutacją BRCA i bierze na to e, inhibitory. E, w programie lekowym B ileś, tak? No. Albo nie daj Boże, przyjdzie z dobrą radą, żeby pić olej z pestek moreli i to załatwia właściwie wszystko. No właśnie, to lepiej jest chyba specjalistą. faktycznie nie poruszać takich tematów, znaczy poruszać je, ale trochę z umiarem i podejść do tego tak, że faktycznie oprócz tego, że ktoś jest pacjentem, to jest też matką, żoną, osobą lubiącą czytać książki, która jeździ na rowerze, mhm. która jeździła na rowerze i dalej chce jeździć na rowerze. Powiedziałeś, że wy jako rock'n'roll nie dotykacie tematów medycznych, że wy zajmujecie się tą sferą, Wszystkiego, co jest. My nie możemy nie dotknąć tematów medycznych. My ich dotykamy, ale jakby profesjonalistami w tej sprawie są lekarze. To znaczy, my nikomu nie będziemy na przykład robić diagnozy albo opiniować diagnozy lekarskiej. Najwyżej zaproponujemy, że lekarza, u którego warto zaopiniować diagnozę. Nie? Ale, ale, to, ale wiemy też, że z kolei lekarze. Nie interesują się specjalnie tym, w jakiej e, sytuacji materialnej jest pacjent, jaką ma sytuację psychiczną w tej chwili, rodzinną, zawodową itd. To są wszystko przestrzenie, w którym warto ludziom pomóc mm -hmm. I, wtedy, i tam jest fundacja, tam jest nasza rola. Ja też o to zapytałam, ponieważ mhm. obserwuję wiele organizacji pacjentów, które funkcjonują w Polsce e, i zauważyłam, że wy to jesteście taką Szwajcarią trochę, bo e, te wszystkie organizacje biorą udział w różnych dyskusjach, co powinno być refundowane, jak powinien mhm. wyglądać system, co powinni robić lekarze. I nigdy tam nie widziałam was. I tak się zastanawiałam, mhm. dlaczego wy nie bierzecie udziału w tej dyskusji? Ale już teraz rozumiem, że właśnie jakby od leczenia są lekarze, od tego, jak powinien wyglądać system, e, są lekarze, a wy Chcecie być blisko pacjenta i tu jest wasz... Akurat to, to my też trochę robimy, ale niespecjalnie się z tym mafiszujemy, bo w pewnym momencie dosyć późno to przyznaję, ale zauważyliśmy, że nas jest trochę mało w systemie i w tych znaczy na początku nie uczestniczyliśmy w konferencjach takich organizacji pacjenckich, dlatego że trochę nam było szkoda czasu, bo tam się zawsze odbywało to samo, to znaczy tak. wstawali, mówili, lekarze mówili, jakie to jest ważne, żeby jak najwcześniej wykryć, a pacjenci wstawali, i mówili, powinno być więcej pieniędzy, dlaczego nie jest refundowany lek taki czy taki, trochę sobie poklaskali, potem sobie robili zdjęcia na ściankach, wypuszczali to w social media i właściwie zawsze tak samo to, to wyglądało i tam jakoś się nie widzieli, specjalnie w, te, w, takiej, w takiej przestrzeni, ale zauważyliśmy, że jednak głos organizacji pacjenckich ma znaczenie w, w tym, jakie działania podejmuje ministerstwa, kolej, politycy, w ogóle biorą to pod uwagę jakoś. Nie? No i tutaj się nakładają problemy z samymi organizacjami pacjentkimi, bo my tam kiedyś byliśmy w, Polsce, w PKPO, z którego się... Wycofaliśmy i wspólnie z innymi organizacjami założyliśmy inną e, taką, ten, e, założyliśmy ogólne, e, ogólnopolskie e, forum onkologiczne, które. E, które zrzesza kilka organizacji pacjenckich, które chcą mieć trochę, po to, żeby jakby skanalizować ten głos, jakby żeby nasz głos ustalić wspólnie, mm. właśnie z nie wiem, z, z Oncocafe. Tam jest, jest kilka tych organizacji I, i, i być jakąś siłą w rozmowach z, nie wiem, z panią marszałek w Sejmie albo z panią minister. Ostatnio tam się udało w, w, zrobić takie spotkania, kto, na których w, po prostu mówi, mówiliśmy swoje właśnie głosem ofo. Nie? E, I e, i tego, tego my nie nagłośniamy jakoś specjalnie, bo też nie widzimy tutaj powodu, żeby jakby się re reklamować jakby od tej strony. Nie? Bo to właśnie jakoś tak inaczej, inaczej postrzegam rolę w rock'n'rolla w, w, tym, w tym całym e, znaczy to, 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 co my robimy być może lepiej od innych, to jest, to jest właśnie komunikowa to jest komunikacja. To znaczy, jakby mówienie o raku w jakiś, taki sposób, że ludzie chcą tego słuchać w ogóle, oswajają temat i, i przez to tworzymy środowisko do chorowania, które jest bardziej przyjazne zdrowieniu. To tak. To... Przez te 15 nie. lat, jak myślisz, ilu osobom mogliście pomóc? Ja wiem, że ciężko jest to określić, no bo nie jesteś w stanie mi powiedzieć, ile osób korzysta na przykład z waszych poradników na stronie internetowej, nie. ale tak jakbyś powiedział, ile, ilu osobom e, fundacja mogła pomóc? Wiesz co, no właśnie e, tak przy. E, dwa czy trzy pytania wstecz miałem ochotę, e, jakby sam z siebie e, to, to wyciągnąć. I e, to jest tak, że ja naprawdę nie wiem. To znaczy. Tych naszych podopiecznych, których mamy w tej chwili, tam 120 mniej więcej, i oni się rotują. Było ich mniej, teraz jest więcej na przestrzeni lat, ale to jest naprawdę jakby ułamek tego, co my robimy, bo na przykład to, to co mówiłem o tym pod takim poszerzaniu świadomości jakby sytuacji pacjenta, to, to my robimy wszystkim. Robimy. Ja sam sobie zrobiłem, jak się spotkałem z Magdą i dowiedziałem się, że w ogóle jest taki problem, jak, jak to, że kobiety są w ciąży i są chore na raka i że one dostają fałszywą wiedzę medyczną wtedy, nie? I to było coś, czego ja, reklamiarz, wtedy nie wiedziałem, to się dowiedziałem, to mi się poszerzyła trochę świadomość i dzięki temu. Jakby powstał rock and roll w, w, w wyniku tego. Ale to, co my robiliśmy później jako organizacja, to właśnie jakby w, mówiliśmy ludziom, jaka jest sytuacja chorego. I jak, jeśli tak zdefiniujemy nasze, e, nasze zadanie, nasze osiągnięcia, to, ty, to tych ludzi są miliony. miliony. Bo jakby bo, bo, bo kampanie, e, nie wiem, no, nawet dzień na ów w tej chwili, jak robiliśmy ze Stańczykiem, w zeszłym roku to, to tam zasięgi były jakieś ogromne tej, tej kampanii. Chodziło o to, żeby ludzie poszli się zbadać i żeby sobie znaleźli taki jeden dzień w roku, gdzie chodzi tylko o nich. I potwierdzą swoje zdrowie, i uważam, że no na przykład takie, takie myślenie o profilaktyce, jak to, żeby zachęcać ludzi do potwierdzania zdrowia, a nie wynajdywania choroby w jak najwcześniejszym stadium, co jest klasyką komunikatów profilaktycznych w Polsce, to też uważam, że to jest, że to jest osiągnięcie. I, że, i Ponieważ ja wiem, że taki komunikat jest skuteczniejszy, to znaczy bardziej, prędzej ludzie pójdą do lekarza, żeby potwierdzić zdrowie, niż żeby im Znaleźli chorobę. nie? No tak, nikt nie chce być chorym. No właśnie. A każdy chce być zdrowy, więc ma Dokładnie, Więc, więc, więc sobie jeśli jest tak, że, że nie wiem, tam ministerstwo wykonuje ruchy typu, wysyła listy do kobiet: przyjdźcie się, zbadajcie, bo jak się wykryje, to, to będzie okej. Okay, no, no i od lat wiedzą, że to jest nieskuteczne działanie. I powtarzają, wydają te same pieniądze od wielu, wielu lat, powtarzają te same działania. Które, które po prostu nie, nie działają, nie? nie zachęcają. Nie, nie zachęcają tak naprawdę, a my robimy coś takiego, co powoduje, że ludzie idą. I oczywiście tutaj trzymając wszelkie proporcje, nie? To znaczy tam to jest jakby działanie z armaty państwowej, a my sobie strzelamy z procy fundacyjnej. Ale wiemy, że my trafiamy Na e, lepsze oko. w jabłko, tak. A myślę, że Magda byłaby zadowolona, gdyby teraz mogła razem z nami obchodzić to 15-lecie no. fundacji. Mm. Że byłaby dumna z tego, co udało się osiągnąć. Tak, więc to zawsze rusza, jak się przypomina, Magdę. Wiesz? To jest ciekawe, że to jest 15 lat i to właściwie cały czas tak samo pracuje. Powiem ci, że kiedy ja przeglądałam, przygotowując się do tej rozmowy, różne materiały związane z Magdą, patrzyłam na jej zdjęcia, to miała piękne oczy. Pięknie, pięknie patrzyła, tak. I, I patrzyła na ten świat właśnie takimi oczami, które, w których było widać radość i szczęście. I, i myślę, że to tak wiesz, później jak sobie poczytałam, co robiliście, co ona robiła, to, to widać to w oczach. I, I chyba wszyscy powinniśmy być jej wdzięczni, że e, tak pokierowała e, właśnie swoją chorobą, że trochę nie było o chorowaniu, tylko było o tym, jak dalej żyć normalnie i to jest no super. No tak, no że... Ja wymyśliłem nazwę Rock and Roll, ale i tą filozofię, jakby, w jaki sposób ta, ta organizacja ma pracować, ale ja właściwie nazwałem to, czym Magda była, i, i jakby czego ona chciała. Nie? Więc nawet niespecjalnie to postrzegam jako swoją zasługę. Nie? Po prostu dołożyłem taki warsztatowy kawałek do tego. Ale jakby taką wizję, czego ludziom trzeba w tej chorobie, to ona wniosła. A powiedz mi, jak dowiedziałeś się, um, że Magda odeszła i że ty musisz ogarnąć um, to wszystko, to co czułeś? Czułeś strach, czułeś lęk, czy raczej tak poszedłeś, um, odważnym krokiem, i powiedziałeś, dam radę? E, tu można kląć? <laughs> można. No, mogę się wypikać, ale to było takie, co? Bo ja się dowiedz... no to, to była groteskowa sytuacja, wiesz, dlatego, że myśmy pracowali sobie z Magdą nad jakimś projektem, już nawet nie pamiętam nad czym, ale ona, ona mi zaproponowała, żebym, żebym wszedł do zarządu fundacji. Wiesz, no, ja jestem dyrektorem kreatywnym w agencji reklamowej, co ja będę robił w, w zarządzie fundacji. Nie? No, w, w, tyle robimy razem wiesz, Tylko formalność, formalność wejść do zarządu. Dobra, jak formalność, jak potrzebujesz tam ze względów jakichś formalnych czy coś, no to spoko. I potem mi przysłała SMS-em adres notariusza, do którego ja mam pójść. Ja poszedłem do tego notariusza, tam podpisałem co trzeba. I w ten sposób stałem się członkiem zarządu Fundacji Rock'n'Roll. Potem poszedłem robić swoje, bo miałem bardzo angażującą pracę. To było tak, że tak się wiek, mieliło się strasznie. I w jakimś, w jakąś sobotę rano dostałem telefon, że w Magdanie żyje. To dosyć, pamiętam, że patrycja rzuciła, zadzwoniła z tą informacją, i to było, no to było wstrząsające. Bo nie wiedziałem, że jest tak źle. Wiedziałem, że ona pojechała do Lublina po prostu tam na kolejną turę leczenia. Eee, a tu tak. Eee, a potem e, zadzwoniła dziewczyna z biura fundacji i e, 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 usłyszałem pytanie: panie prezesie, czy, czy, ja, e, e, czy my możemy wydać pieniądze na Wieniec na ten pogrzeb? Ja mówię, Jaki prezesie w ogóle. No, no, bo no Magda nie ma, więc teraz yy, yy, pan jest prezesem. Yy, ale dlaczego ja, ja jestem prezesem? No, bo nie ma nikogo innego w zarządzie. Był pan i Magda. No, <laughs> więc... Myślę, my, że Magda zrobiła to celowo, żeby, że jakby wiedziała. Ja nie że... wiem, ja nie wiem, ale ja się poczułem manewrowanym. ja no. nie rozmawiałem o tym nigdy, nie wiem, no znaczy, tak. nie było takich planów. Nie, i ja nie miałem w świadomości, że to jestem ja i Magda, znaczy jak mi powiedziała, że tam jest jakiś zarząd, no to ja nie wiedziałem, że zarząd to jest ona, a mm. ja będę drugi. No tak, myślałeś, że tam pewnie 10 tak, osób Tak, że są, innych? znaczy dziesięć to może nie, no ale nie wiem, że tam jest Bartek, może jakieś, no było tam parę osób, które, które jakby były wokół niej. Więc dla mnie to było, to było zaskoczenie. Wyraziłem zgodę, po czym zacząłem wyjaśniać w ogóle, dlaczego jestem, no być prezesem. No, i potem byłem tym prezesem tam przez rok czy półtora jakoś tak. Potem jakieś, jakieś inny, poszukaliśmy jakichś innych rozwiązań, bo w, no ja nie decydowałem się na porzucenie pracy w reklamie ze względu, z różnych względów. Nie? I, ale nie porzuciłem też rock'n'roll'a. To znaczy, prowadziłem fundację cały czas. Minęło 15 lat, odkąd e, powstała fundacja. E, no, zrobiliście bardzo dużo, ale pewnie macie w planach jeszcze więcej. E, Powiedz mi, czy masz już w głowie jakieś kampanie, które w przyszłym roku albo jeszcze w tym wyjdą z pod Waszej ręki? Czy macie już ehm, jakieś plany? Tak, znaczy mamy takie, te, takie strategiczne wątki, to jest właśnie profilaktyka na nowo, bo chcielibyśmy jednak przekonać jak najwięcej ludzi do tego, żeby profilaktykę robić inaczej niż, niż ten taki standard, czyli straszenie chorobami, statystykami itd. Zapisujesz się do tej kampanii? Bardzo chętnie. Bo myślę, że, 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 że to warto by było nad tym popracować jakoś razem i wymyślić coś sensownego. Bo tu nie chodzi nawet o jakieś takie kreatywne fajerwerki, tylko jakby przeprowadzenie jakichś skutecznych działań, które. Spowodują, że więcej ludzi się do nas przyłączy trochę, bo to jest problem i w organizacjach pacjenckich, które właśnie jadą z sztampą, jeśli jak robią profilaktyczne działania, z ministerstwem, które ma pieniądze po prostu na to, a nie robi tego. Znaczy, nie, tam, tam nie ma nikogo od komunikacji, kto wyciąga wnioski z błędów, które oni robili wcześniej. Nie? I to jakby coś się ukaże, jakaś kampania ministerstwa, to widać, że, że, że jest kłopot. No więc e, e, tu chcielibyśmy działać jak najszerzej i trochę się też udzielać na zewnątrz, w jakichś konferencjach takich. E, no mówię, to jest, to, to, to jest praca do, do zrobienia. A drugi wątek, który nas jakoś interesuje, mnie być może bardziej niż inne osoby w fundacji, ale, e, ale po latach wróciliśmy do wątku męskiego. To znaczy rock'n'roll jest postrzegany jako organizacja kobieca. <laughs> czasami, słyszę, czasami słyszę, że, że rock'n'roll to jest o, o raku piersi, nie? E i, tak tak a gdzie indziej od innych, że rock'n'roll też są ci od włosów, więc co tam ktoś sobie wybierze? <grym> <grym> Ale w każdym razie najczęściej, najczęściej wizerunek jest właśnie taki kobiecy. I trochę jest kłopot z tym, że do nas za rzadko niż, niż warto było zgłaszają się mężczyźni po pomoc. A my mamy ofertę dla mężczyzn także i chcemy ją rozwijać i właściwie jakieś takie, nie wiem, szersze rekrutowanie facetów do tego, żeby korzystali z naszej pomocy, to jest też coś, co, co chcemy rozbuchać trochę. Wiesz, no faceci to w ogóle generalnie y, mają problem z proszeniem o pomoc. To jasne, no, pewnie. Przy, przyznawaniem się, że w ogóle jej po, potrzebują, ale tak, faktycznie, tak jak mówisz, że kojarzycie się z włosami i z rakiem piersi, to ja myślę, że tak, faktycznie tak jest. Raczej nie kojarzę tutaj, y, jak myślę, o twarzy And roll to myślę o kobiecie, masz, mm -hmm. masz rację, także fajnie, fajnie, bardzo się cieszę na te, na te nowe projekty. No ale tak, 12 września konferencja w Warszawie, można się zapisywać. Y można się zapisywać rakow2f.org, tam się, można kupić bilety, poczytać o czym to będzie, zobaczyć kto będzie brał udział. A będzie to fajne wydarzenie, moim zdaniem. Znaczy, tak, yy... moim, moim też będzie bardzo fajne, <laughs> e, dlatego że, no właśnie, ono nie jest w ogóle medyczne. Ja sobie patrzyłam na program i na początku jest mhm. o człowieku. Później jest o języku, a później jest o profilaktyce, i tam żaden termin medyczny mi się nie pojawił w tych wszystkich opisach, które przygotowaliście. I myślę, że to właśnie naszych widzów powinno przyciągnąć, bo jest mhm. jeszcze chwila do tej konferencji tak naprawdę około dwóch tygodni, i nieważne, czy jesteście z Warszawy, czy jesteście z Wrocławia. Ja na przykład spakuję swoje walizki z Wrocławia, przyjadę na konferencję, żeby razem z fundacją rozmawiać o zdrowiu, o profilaktyce. Więc warto naprawdę się zebrać, bo można poznać fajnych ludzi. Pewnie będzie można sobie przybić piony z wami. No, my tam robimy też taką wystawkę trochę na środku, bo to będzie wszystko w SGH, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Co jest fantastyczną przestrzenią w ogóle i my jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nam się udało tam w ogóle, bo współpraca z SGH jest dosyć nowa dla nas. i, i Trochę się trafiło kurze e, ziarno, i, e, i w tej fajnej przestrzeni znaleźliśmy miejsce, żeby pokazać trochę tego, co zrobiliśmy do tej pory. To by, mam nadzieję, że to nie będzie jakieś e, odebrane jako takie w, właśnie jakby przechwalanie się historią, bo to, to nie ma być historyczne, to ma być dosyć żywe i e, e, no i będziemy opowiadać tam, w, jakby w tak. tak Ofowo trochę o, o tym, co robimy, pokazywać, co zrobiliśmy do tej pory, ale na samej konferencji, na, na w Auli Głównej, no to będą super fajne speeche mówców, których zaprosiliśmy. Myśmy trochę, najpierw pomyśleliśmy o tematach i faktycznie one były o wszystkim, ale nie o medycynie. To znaczy tam nie ma o dzieleniu się komórek i, i najnowszych lekach i tak dalej, bo tego jest dużo. To znaczy, tak, no to... to wydaje mi się, że jak ktoś jest tym zainteresowany, to znajdzie lepsze miejsca, ale tutaj to, to wszystko, co się dzieje w chorowaniu dookoła, dookoła leczenia właśnie, to, 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 to takie miękkie i, i takie ważne... W, w chorowaniu, to, to właśnie to tam, to tam będzie. Nie? To znaczy te, ten pierwszy blok jest właśnie o sytuacji pacjenta i będzie kilkoro pacjentów, będą dwie psycholożki, świetne osoby, bo to na przykład będzie Alicja Długołęcka, która dla nas prowadzi program Cancer Sutra. I ona tam będzie, będzie miała taki speech pod tytułem Ciałkiem dobrze i będzie mówić, o czym ona będzie mówić, to Wy sobie tam poczytajcie <grym> i przyjdźcie na konferencję. Bo to, co ciekawe w ogóle, to, że tak jak zacząłem ten wątek, że myśmy powymyśleli tematy. I potem wymyśliliśmy, kto na te tematy może się najfajniej wypowiedzieć. A potem ci ludzie sobie to przetrawili przez siebie i, przy, i przysłali nam co takie opowie opowieści mniej więcej o czym to będzie, co oni będą robić. I to się zrobiło o wiele ciekawsze niż myśmy sobie tam wcześniej wymyślili. Więc, tak naprawdę, to jestem teraz ciekaw tego, jak to, jak to będzie już, jak, jak się będzie wydarzało na, tych, na tej scenie. Wiesz, i też jak przejrzałam sobie mówców, bo prelegenci to jest złe słowo, jeżeli chodzi o tą konferencję tak. mówców, to pomyślałam, że to są osoby, które mają styczność, albo są same pacjentem onkologicznym, albo mają styczność z pacjentem onkologicznym, ale nie mają takiej relacji, jak ma lekarz-pacjent, bo wiesz, to jest inna mhm. relacja lekarz-pacjent, a inna na przykład e, widziałam też e, wśród e, właśnie mówców e, panią dr Mariolę Kosowicz, która mhm. jest psychoonkologiem w Narodowym Instytucie Onkologii tak. e, i ona jak ona mi opowiadała, z czym do niej przychodzą pacjenci, ale słuchaj, no nie tylko pacjenci, przychodzą na przykład mężowie i mówią, moja żona ma mm, raka e, piersi w czwartym stopniu zaawansowania. Mamy dwoje dzieci i jakby ja twardo stąpam po ziemi i wiem, jaki jest finał tej historii. Ale co ja mam zrobić z tymi dziećmi, jakie na to przygotować? I mhm. że to są takie rozmowy, że w ogóle w głowie się nie mieści ludziom, mhm. którzy nie dotykają chorób nowotworowych, których ta sytuacja pacjenta onkologicznego nie dotyczy. Ja często mówię, jak ktoś mi mówi o jakiejś tragedii, na przykład opowiada mi, że nie wiem, ma chorobę, która polega na tym, że będą mu wypadać włosy. I ja rozumiem, to jest defekt facto estetyczny mhm. i tak mhm. dalej, ale to można sobie z tym poradzić, nie? A ja mówię, a że na przykład teraz jakaś 25-letnia matka umiera na raka, to jest kurczę problem. Mm -hmm. No, to nie, nie wiem, co mam ci odmawiać teraz. <noise> <noise> znaczy, to, co e, pani doktor e, Kosowicz e, opowiadała, to jakby w tej sytuacji ja widzę przede wszystkim faceta, który w ogóle chce. Bo to, że on trafił do e, doktor Kosowicz, to znaczy, że on jako mąż pacjentki zobaczył jakby siebie też, e, jakby w sytuacji choroby i poszedł do psychą nie? To nie jest też takie znowu częste i tak, takie oczywiste, że nie wiem, mężowie, ojcowie, matki czasami idą po pomoc psychoonkologiczną, bo, bo to właśnie jest też coś, co, co się wydarza rzadziej niż powinno w Polsce. A to powinno być nie, to znaczy, regułą wręcz, tak, tak. że te osoby powinny zostać zaopiekowane, bo ja akurat jestem teraz w takiej sytuacji, kiedy mam wśród swoich bliskich pacjenta onkologicznego, i chociaż jest to zupełnie inna sytuacja, kiedy jest relacja mąż-żona, ale, ale też mnie ta sytuacja dotyka, i czasem wiesz, ja sobie myślę: kurczę, mam już dość tego raka. Jakby. Czemu on nas spotkał? I potem się trochę stopuję i mówię: Ej, sorry, to nie, ty nie, jesteś, nie ty jesteś chora. Jakby nie mm. przeżywaj tego aż tak bardzo, bo to, ten pacjent onkologiczny cierpi. Ale zauważam na sobie, gdzie super obracam się w systemie, znam wielu lekarzy i mm. raczej nie mam tych wszystkich problemów, którzy mają mm. pacjenci onkologiczni czy, czy, czy ich rodziny, że mi to też trochę ciąży. Więc myślę, jak musi ciążyć takiemu mężowi, którego żona odchodzi, a w domu czeka dwójka dzieci. No tak, i z nimi trzeba rozmawiać, odpowiadać na pytania. To jest. Duża praca dla psów. No w ogóle, nie wiem, to, co się wydarzyło dobrego w, w sytuacji pandemii yy, i w, no i także tak, zwiększającej się zachorowalności na raka, to jest to, że ludzie za, jakby coraz częściej trafiają do psychologów. I ci psycholodzy z takiego jakiegoś biedniackiego zawodu nagle awansowali w, w superpotrzebną w superpotrzebny legion żołnierzy, którzy tam są na froncie po prostu i, i robią naprawdę super ważną pracę i, i, i niech się kształcą, pracują, bo naprawdę są potrzebni. A my powinniśmy korzystać z psychologów, psychonkologów. Wydaje mi się, że też media trochę otworzyły jednak tak, nam te tak. drzwi do ich gabinetów, bo już teraz pójść do psychologa to w ogóle nie jest żaden wstyd, żaden obciach. Kiedyś było tak, że obciachem było chorowanie na raka, obciachem było e, chorowanie na depresję, obciachem tak. było chodzenie do e, psychologa, a teraz to jest takie wszystko normalne i ludzie nawet tak wprost. Ja miałam wczoraj sytuację. Pan mi w sklepie powiedział: Ja choruję na depresję, właśnie jestem w trakcie leczenia. Mhm. Pan w sklepie meblowym mi o tym opowiedział. <laughs> i <mi to> kurczę. <laughs> tak, tak. Ja, to ostatnio opowiadam taką, taką anegdotkę, bo tam rowerem po mieście i tam sobie, sobie usiadłem w jakimś momencie i siedziało czworo młodych ludzi i właśnie usłyszałem fragment dialogu, jak chłopak opowiadał, co mu terapeuta ostatnio powiedział, nie? I te dziewczyny i chłopak, którzy tam reagowali, ja to, to jest, no tak, tak, jakby to był temat mój, mój do rozmowy w ogóle. nie też to, ogóle, też to nie? Tak, tak. <noise> myślę, no nieźle. <noise> tak, ja tak. jestem z innej generacji. <noise> tak, ale to pokolenie jest chyba bardziej otwarte, tak. to, uh, tych młodszych ludzi, którzy właśnie, no jakby mhm. uważają to normalnie. Myślę, że powinniśmy to przyjąć tak samo, jak można nas dotknąć y, czy depresja czy nowotwór mhm. to jest to sytuacja normalna i czas po prostu mhm. w niej jakoś odnaleźć patrząc jeszcze na to o czym będzie konferencja przyszło mi takie pytanie do głowy a ty z pacjentami onkologicznymi masz dużą styczność od wielu lat powiedz mi czy taki pacjent onkologiczny przeżywa tylko jedno pożegnanie, a czy jego rodzina też przeżywa tylko jedno pożegnanie, czy tych pożegnań jest więcej, kiedy on choruje już na zaawansowany nowotwór? Po czym on ma Po pierwsze to, wiesz, no to co my robimy, to, to za każdym razem podkreślamy, że każdy pacjent jest inny i że, i że nie ma czegoś takiego jak statystyczny pacjent. jakby Każdy z nas, no właśnie, przede wszystkim jest człowiekiem, a potem dopiero pacjentem i to, co się z nim tam dzieje, jakby zależy od jego kondycji, sytuacji rodzinnej, itd. i tak dalej, i tego na co choruje. I wydaje mi się, że, ale w tym, o co pytasz, jest ten interesujący wątek, który też chcieliśmy poruszyć w trakcie konferencji, to znaczy takiej żałoby po zdrowiu. Bo jak sobie wyobrazimy, że, no nie wiem, ja z 10 lat temu na nartach zerwałem sobie więzadło krzyżowe. Ja do tej pory mam żałobę po tym więzadle krzyżowym, bo ta no, tak. noga już nie jest tak, taka sama. Nie? Mm -hmm. Coś znaczy, ci to zabrało, co, coś prawda? Coś mi to zabrało i, i mam i jakby to powiedzmy, że nie widać, ale ja trochę czuję i, i wiem, że mógłbym być zdrowszy, gdybym, sobie, gdybym wtedy wybrał inną trasę, nie? I, I mam takie e, e, takie jakieś przemyślenia na ten temat, jakby wynikające z tej straty, i sobie, I sobie wyobrażam, że y, pacjenci chorujący, nie wiem, na raka prostaty, na przykład po operacji, też y, będą mieli swoje żałoby po czymś tam. I y, y, każdy z nas, y, już nie mówiąc o takich jakby super widocznych, typu y, pierś po mastektomii, nie albo włosy utracone, albo zmieniająca się skóra. No to są wszystko tematy do zajęcia się, przegadania i właśnie jak rozmawiamy o psychoonkologach, no to oni tym między innymi też się zajmują, żeby sobie jakoś poradzić z tym, jak nasze ciało się zmieniło i, w, i jakie ono będzie i co można z nim jeszcze zrobić dobrego. I, I tak, no, po prostu jakby zobaczyć perspektywę, a nie, a nie samą stratę. Nie? Tutaj nie chcę się zabawiać w psychologa teraz, ale, w, ale to, to jest to jest bardzo e, taki temat wart popularyzacji. To żałoba po stracie zdrowia. Badania mówią, że jeden na trzech Polaków doświadczy choroby onkologicznej w swoim życiu. Czyli tak jak my tutaj jesteśmy w studiu, jest nas gdzieś około 10 osób, może 12, to troje, czworo z nas będzie chorowało na raka. I ja myślę, że nikt, żaden zdrowy człowiek nie jest gotowy być pacjentem onkologicznym czy osobą w ogóle mierzącą się z chorobą nowotworową i z leczeniem, bo my sobie nie zdajemy sprawy, jak to jest, kiedy jesteśmy zdrowi. Nawet jeżeli mamy kogoś bliskiego, kto choruje na raka, to myślę, że aż tak nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie wejść w buty tej osoby, co ona czuje. Mhm. I dlatego myślę y, o konferencji, która jest 12 września, że to naprawdę jest konferencja dla każdego. Bo to nie chodzi o to, żeby nas straszyć, że zobacz, jak to będzie źle, mhm. ale też, żeby nam uświadomić, jak to wygląda, bo jednak człowiek, który jest przygotowany na pewne rzeczy, wydaje mi się, że dużo łatwiej w nie wchodzi i sobie z nimi radzi. No, dokładnie tak. D dziękuję, że to podejmujesz, bo... No, w, to są pewne rzeczy w życiu, które nie są za fajne, ale są życiem, e, w, nie wiem, mijanie czasu. <laughs> to, że pogoda się zmienia, to że, w, Przychodzi zima. że, że się starzejemy, że poly rok że, że tak. kwiaty więdną itd. i tak dalej. I to wszystko to są rzeczy mniej miłe, ale, ale warto się do tego przygotować jakoś, wiedzieć, że nie wiem ten kwiat zwiędnie i, i co wtedy z nim. No i trochę z, z rakiem jest tak jak z, inną, z innymi chorobami. one mogą się nam przytrafić, jak sobie dowiemy się trochę na ten temat i zrozumiemy, co to jest za sytuacja, to nie jest, to się robi trochę mniej demoniczne. Tam jeden z wątków w, w panelu w tym drugim bloku, który zresztą ty będziesz prowadzić, bo to chyba nie jest tajemnica, nie? Możemy nie, o tym absolutnie. mówić. Nie, absolutnie. To jest na przykład o tym, o języku, w którym, się, w którym się opowiada na raku i tam jest bardzo interesujący wątek tego, jak rak jest obsadzany w filmach. Nie? Bo w filmach w scenariuszach filmowych raka umieszczają, jak ma być jakiś przełom, albo jak, jakieś totalne zło się człowiekowi wydarza, to albo on choruje na raka, albo, albo ktoś z jego, z jego rodziny. Nie? I tam mógłby chorować na wiele innych chorób. Nie? Na stwardnienie rozsiane na przykład. Nie? Albo, ale on musi na raka, bo raka wszyscy wiedzą, że to jest tak. koniec. Nie? Tak. Rak to jest najgorzej. I, I zresztą ciekawa była obserwacja, że jeśli Raka dostaje postać drugoplanowa, to umrze, a jak Raka dostaje postać pierwszoplanowa, to przeżyje. No, no, <laughs> I to się no, robi trochę no, no, sztampowe, tak. śmieszne, i, no, ale dalej Rak ma nawet swoje, swoje role w scenariuszach. Właśnie, masz rację, że nigdy nie powstał film. Znaczy, może kiedyś powstał, bo nie jesteśmy nie znamy mm -hmm. całej e, kinematografii, ale e, fajny by był taki film pokazujący właśnie takiego normalnego człowieka, który dowiaduje się, że choruje na raka, i tak pokazać właśnie to wszystko, z czym. Wiesz, co zainspirowałeś mnie tutaj? Ja robię reportaże, <laughs> okay. e, więc myślę, no. <laughs> że jest to, jest to fajny, e, fajny pomysł na, mm, na, na taki materiał. Właśnie ja nad tym zastanowię. To naprawdę mm. może być ciekawy materiał. E, na końcu. Ale to w sumie nie na końcu, tylko w trzecim panelu będziemy rozmawiać o profilaktyce. Mhm. E, I tak jak powiedziałeś, my nie mamy sobie szukać choroby. My mamy sobie sprawdzić, czy jesteśmy e, zdrowi. Myślisz, że w naszych głowach, polskich głowach jest miejsce na to, żeby właśnie to myślenie zmienić, żeby je trochę e, um, obrócić na e, test zdrowia, a nie szukanie sobie raka. No tak, tak, zdecydowanie. No my w, w kampanii Dziąłu, w tych wszystkich działaniach zachęcamy do tego, żeby po prostu znaleźć sobie dzień na potwierdzenie zdrowia, żeby u lekarza właśnie potwierdzać zdrowie, a nie doszukiwać się choroby, to, to jest to, co my robimy. Ale w tym trzecim bloku to tam chcemy pokazać, co naszym zdaniem jest właśnie profilaktyką, nie? bo to, że ludzie um, zaczynają świadom, świadomie żyć bardziej i dokonują bardziej prozdrowotnych wyborów sami dla siebie. Um, Czytając etykiety z żywnością, na przykład. Co, tak, co to też ma wpływ jedzą. w ogóle na to, czy zachorujemy na raka, czy nie, prawda? Jakiś, w jakimś procencie. Ta, nie? To chodzi no. tak naprawdę o odbieranie szans rakowi, który albo ma szeroko otwarte ramiona i sobie wejdzie i się rozgości, albo będzie miał trudniej, będzie musiał kombinować. Gwarancji nikomu nie damy, ale naprawdę możemy się więcej ruszać, lepiej odżywiać, lepiej oddychać, żyć w, w, w lepszych relacjach. Jak bardziej świadomie, i to, to wszystko powoduje, że rakowi będzie trudniej po prostu. I dlatego takie, takie organizacje, które nie mają wpisane w status, że są antyrakowe, ale prowadzą działania, które są profilaktyczne de facto, i my wiemy dlaczego i jak, chcemy z nimi o tym pogadać, podziękować im i pokazać światu, co oni robią. No, faktycznie, tych organizacji pojawiło się bardzo wiele. I powiem ci, że w ciszych czasach zdrowo żyć wcale nie jest trudno, ale chodzi mi o to, żeby zdobyć wiedzę, jak żyć zdrowo. Mm. Naprawdę jest mnóstwo ludzi, którzy o tym mówią, którzy pokazują to na Instagramie, na YouTubie, w ogóle wszędzie jakby może, możemy się tym zasypać, a jednak wiesz byłam nad polskim morzem i liczyłam dzieci, które są otyłe, które przechodzą koło mnie i tam ponad 50-60% ten problem miało. I ja myślę, że my też tych wszystkich tej całej profilaktyki w ogóle nie odnosimy do chorób nowotworowych w swoich głowach mówię jako społeczeństwo, mhm. bo wiesz, nikt nie myśli o tym, że jak ja mam dziecko i ono ma 12 lat i ono ma 1,60 m i waży 75 kg, to że prawdopodobnie zwiększą murzyko raka. Bym powiedziała tej matce tak, ej, czy ty wiesz, że pracujesz na śmierć swojego dziecka w tym momencie, kiedy to dziecko je te chipsy, mhm. to ona pewnie by mi dała po twarzy i powiedziała, co ty do mnie mówisz, tak? Ale ludzie to robią i totalnie nie mają świadomości, że właśnie takimi działaniami e, przybliżają swoje dzieci siebie do chorób nowotworowych. No tak, to znaczy jakby ta nasza perspektywa profilaktyczna jest taka, że powinniśmy pozostać zdrowi nie? i, i jak mówimy o profi, profilaktyce, to mi się nawet ciężko definiuje tą profi, jako profilaktykę chorób nowotworowych, bo to, to jest profilaktyka różnych chorób. Nie? Bo to, to, ten przykład, który podałaś, to, to, tam wchodzi w grę nadciśnienie, choroby serca. Ale znowu rak jest bardziej demoniczny. Tak, ja ja... rak jest bardziej demoniczny, więc najlepiej postrażyć rakiem. Dzięki. To Ale... ja teraz na molo będę w Sokocie chodzić, i <noise> po prostu straszy trakiem. E, no więc no więc właśnie to, to jest tak, że nie wiem, tam koleżanka jedna wróciła z Japonii. Teraz ja niedawno słuchałem właśnie jakiegoś takiego reportażu z Japonii, gdzie taka informacja mnie uderzyła, że wraz z takim ze zmianami cywilizacyjnymi właściwie tylko w Japonii nie, nie, ma, nie ma fali otyłości, to znaczy nie zmieniła się się, nie zmieniło się to w tym kierunku, ponieważ oni w takim jedzeniu szkolnym, szpitalnym, przyzakładowym cały czas dbają o to, żeby jedzenie było świeże i dobrze zrobione, zrównoważone itd. i tak dalej. To jest jakby podstawowy lek właściwie. Nie? A no, nas niestety wraz z falą cywilizacyjną z zachodu uderzyło to, że mamy. W, Chipso, hot dog'o. <laughs> Burgerownie. <laughs> Burgerownie. Tak, i kebabownie. Tak, tak. I to faktycznie widać. Słuchajcie, nikt nie chce chorować na raka, ale warto wiedzieć, jak wygląda życie pacjenta onkologicznego. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy was 12 września na konferencję Fundacji Rack and Roll Rack Off, która odbędzie się w Warszawie, w SGH. W Warszawie, w Od godziny 10, 10, 10 do 17. Także bardzo serdecznie was zapraszamy. A dziś moim gościem w programie po pierwsze pacjent był Jacek Maciejewski. Bardzo Ci dziękuję za naszą ja dziękuję dzisiejszą za rozmowę. A Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jak zawsze życzę dużo zdrowia, do zobaczenia za tydzień. Dzięki, cześć! Cześć. Rakow.org.